Bartku, powiedz nam, jak zmieniło się Twoje życie od rozpoczęcia, od czasu, gdy zacząłeś treningi z nami tutaj? Jestem bardziej gibki. Do tej pory miałem problemy z kręgosłupem. Raz, dwa razy do roku poważne. Odkąd wchodzę na ćwiczenia, wszystko jest w porządku. Jestem uzbrojony w zbroję, która trzyma kręgosłup. Polecam. Super, fajnie. A powiedz mi, jak zaczynałeś, to co było Twoją największą obawą? No właśnie, że mogę sobie zrobić krzywdę w kręgosłup. Ćwiczenia, których się obawiałem, mogą przeciążyć kręgosłup i no niestety to się skończy kolejną niezrealizowanym celem, kolejnym niezrealizowanym celem. Będę musiał odpuścić. I jak się później potoczyło tutaj to wszystko? No, przede wszystkim zostałem nauczony, jak podejść do ćwiczeń i jak je wykonywać. Tylko dzięki temu jest dobrze. Czyli tutaj dzięki temu, czego nauczyłeś się. Tak, oczywiście. Rozumiem. A nad czym w tym momencie pracujesz? Co jest najważniejsze dla Ciebie? Teraz chyba czas na wydolność. Należałoby trochę popracować w tym miejscu nad wydolnością, zwiększyć możliwości ciała. To jest kolejny krok. Okej. A teraz jak mówiłeś o tej mobilności, to jak to wpływa ogólnie na Twoje życie, ta poprawa w tych wszystkich cechach? No nie, jestem młody, więc każde ćwiczenia tylko bardziej mnie usprawniają. Z powrotem mogę robić wiele rzeczy, które do tej pory no, kończyły się jakimś bólem. Mogę wrócić do sportu. To jest fajna rzecz. Sport teraz przynosi satysfakcję. O proszę, no to super. Wielkie gratulacje w takim razie. No to wielkie dzięki. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia następnym razem.